Ja myślę, że genetyka molekularna już dokonała takiego istotnego przełomu, to znaczy nauczono się poznawać budowę chemiczną genów oraz zestawów genów charakterystycznych dla danego gatunku, czyli to się nazywa genomem. I to my umiemy. Czyli umiemy odczytywać słowo po słowie informacje oraz instrukcje zawartą w naszym organizmie, w organizmie myszy, w organizmie ptaka, w organizmie topoli. Natomiast pytanie jest, czy język, który odczytujemy, jest dla nas zrozumiały. To znaczy, czy to jest w języku, snując dalej takie porównania, polskim, czy na przykład aramejskim, którego nie rozumiemy, mimo że słowa widzimy i odczytujemy je. Czyli ten wielki przełom genetyki odbył się na przełomie wieków, które teraz mamy za sobą. Ja to nazywam, że genetyka przyniosła wiano XXI wiekowi. To znaczy, że nauczyła się odczytywać wszystkie słowa zawarte w instrukcjach, a teraz XXI wiek musi te instrukcje zrozumieć. Czyli jesteśmy gdzieś w środku rzeczy ważnych i nie ma jednej bardzo ważnej sprawy. Jest wielki proces, który genetycy muszą podjąć ten problem i wykonać, rozumienia całej instrukcji genetycznej. I to jest przed nami i myślę, że to jest zadanie na cały wiek. To jest bardzo duże i istotne zadanie, ponieważ, jak powiedziałam, instrukcja, używając może trochę brzydkich i takich administracyjnych słów, musi być zrealizowana, ale tak właśnie w życiu jest. Jest instrukcja, jak zrobić ciasto, a potem robimy ciasto. Więc to robienie ciasta przez organizm, czyli realizowanie instrukcji genetycznej, która w nim jest zawarta, ta realizacja jest jeszcze, jak powiedziałam, nie do końca poznana i my właściwie dopiero zdobywamy nawet tylko narzędzia. Narzędzia, które pozwolą na szybkie odczytywanie tych procesów realizacji instrukcji. Genetyk mówi ekspresji genu. No to wszystko obce słowa, ale sens właśnie jest taki, że teraz musimy zobaczyć, jak organizm instrukcję wykorzystuje. I tu jesteśmy zupełnie na początku działań, czyli znowu nie jest to tak, że możemy załatwić jakąś jedną sprawę i wszystko będziemy wiedzieć. To jest zadanie, ja bym powiedziała, właśnie na najbliższy wiek. Zrozumienie, co każde ze słów zawartych w instrukcji genetycznej każdego organizmu, co każde z tych słów oznacza. Jeżeli już zrozumiemy instrukcję zawartą w żywych organizmach, to po pierwsze jest sprawa liczby tych organizmów. Musimy się gdzieś zdecydować, które to organizmy szczególnie nas interesują, które dadzą wiedzę ogólną dla całego świata. My to nazywamy organizmami modelowymi. To może być jeden wirus, albo kilka wirusów, jedna bakteria, albo kilka bakterii. Na pewno to będzie kilkadziesiąt bakterii. To mogą być różnego, na różnym poziomie rozwoju zwierzęta i w końcu człowiek. To mogą być również rośliny, bez których żyć na świecie nie możemy. Czyli pierwszy problem, jaki pojawia się, i to jest problem nauk w pewnym sensie stosowanych, to jest wyboru tego, jakie organizmy chcemy poznać i dlaczego. Oczywiście, jak powiedziałam, na przykład rośliny. No bez roślin żyć nie możemy. Nie tylko dlatego, że są ładne, ale również dlatego, że rośliny stanowią zasadniczy składnik naszego pożywienia. Bez roślin cały ten łańcuch żywnościowy upadłby, bo one zdobywają dla nas energię. Czyli tu jest to bezpośrednie przełożenie na praktykę. Jeżeli zrozumiemy, jakie geny w jaki sposób regulują aktywność roślin, to ile one dają plonu, to jaki one dają plon, jak szybko ten plon dojrzewa, w jakiej jest jakości, to cośmy już sobie powiedzieli, to jest wszystko zawarte w instrukcji genetycznej, a zrozumienie tej instrukcji ma bezpośrednie przełożenie na to, jak dobre jabłka jemy, jak szybko dojrzewają truskawki, ile razy do roku możemy zbierać ryż. Czyli to jest na przykład od strony roślin. Poznawanie zwierząt może mieć oczywiście znaczenie w agrotechnikach, bo człowiek jest zwierzęciem wszystkożernym, no również je mięso i to, jakie mięso będzie jadł i czy ono będzie, nazwijmy to, bezpieczne. No, w przypadku choroby szalonych krów dowiedzieliśmy się, że nawet mięso może być dla człowieka niebezpieczne. Prawdopodobnie jest niebezpieczne. Czyli rodzaj pożywienia
z jednej strony roślinnego, z drugiej strony zwierzęcego, o tym rodzaju decydują geny, jakie niosą w sobie te organizmy. Więc znowu, jeżeli by to dokładnie przekładać na język praktyki, na język tego, po co nam to jest, to nam to jest, jeżeli uznamy, że jesteśmy królem stworzenia, że to właśnie my decydujemy, mamy prawo decydować o tym, jakie życie nas otacza, bo to nie jest takie dla mnie oczywiste, że mamy prawo. Jeżeli mamy prawo w to życie ingerować, no to z naszego punktu widzenia będziemy na pewno ingerować w życie i roślin, i zwierząt. I wreszcie, jeżeli poznajemy dobrze zwierzęta, to oczywiście mamy natychmiastowe przełożenie na medycynę i to się już robi. Ludzie bardzo chcą być młodzi, zdrowi, piękni i jeszcze długowieczni, a może niektórzy nawet pytają o nieśmiertelność. To jest niemożliwe. Nieśmiertelność pojedynczych ludzi jest niemożliwa. No ale być może, że możemy uczynić nasze życie dłużej, wygodnym, pięknym, zdrowym, przyjemnym poprzez poznawanie genetyki człowieka, a poznawać ją będziemy poprzez zwierzęta. No i tu dochodzi ogromne pole, w jaki sposób medycyna może skorzystać z doświadczeń genetyki. Ona może skorzystać w ten sposób, że genetyka będzie wytwarzać nowe leki, leki, których dotychczas nie było, albo ulepszać te, które były, i to jest na pewno zadanie genetyki. Ona może uczyć nas, w jaki sposób przeciwdziałać, czy uprzedzać różne zjawiska niekorzystne, właśnie unikać pewnych chorób, zmniejszać prawdopodobieństwo tych chorób, wprowadzać nowe szczepionki, czyli zabiegi profilaktyczne, czyli że żyjemy zdrowiej. Wreszcie, jeżeli już jesteśmy chorzy, to genetyka może proponować różnego typu terapie, różnego typu postępowania lecznicze. No, to może być terapia danego człowieka i to nazywamy terapią somatyczną i takie próby się już robi. One jeszcze nie kończą się pełnym sukcesem, ale wiemy już mniej więcej, jaką drogą iść i XXI wiek na pewno doprowadzi, powiedzmy, do kilkudziesięciu różnych terapii ludzi chorych, dlatego że ich geny uległy uszkodzeniu lub od początku, od urodzenia były uszkodzone. Wreszcie jest problem, którego nie podejmujemy na razie, ale który jakby wisi nad nami, czy moglibyśmy poprawiać nasze geny, to znaczy, czy moglibyśmy tak poprawiać to, co nazwałam genotypem, ten zestaw genów człowieka, żeby było mniej od razu, od zarania, od poczęcia człowieka nowego, żeby było mniej chorób, określonych chorób, których podkładem jest uszkodzenie genów. To już jest zupełna futurystyka, ale to wszystko, co powiedziałam, wskazuje na to, że ta pozornie taka zamknięta, trudna dziedzina, w której używa się trudnych słów, która jest dla laika nie bardzo dostępna, to jeżeli ten laik ma troszkę ochoty rozejrzeć się dookoła, to zrozumie, że cały świat go otaczający oraz on sam podlega pewnemu dyktatowi genetyki, nie stuprocentowemu. Genetyka coś predestynuje osobę do czegoś, czy świat do czegoś, a my możemy to wykorzystać albo nie. Czyli jeżeli się rozejrzymy wokół siebie, to oprócz tworów naszych rąk zobaczymy również życie i całe to życie jest w tej chwili opisywane przez genetykę w terminach cząsteczkowych. Czyli już bardzo blisko jest tego, co nazwalibyśmy mechanizmem. Jak samochód jedzie, to jego silnik jakoś działa i samochód jedzie, ale każdy mały chłopiec chciałby wiedzieć, jak ten silnik działa. Otóż my również, mali chłopcy genetyki, chcemy wiedzieć, dlaczego nasz organizm działa w ten czy w inny sposób i nie tylko nasz, wszystkich żywych organizmów. Czyli to jest to wyjaśnianie, dlaczego ma bezpośrednie przełożenie na praktykę i na korzyść dla ludzi. Nie wszystko można przewidzieć. Może się zdarzyć, że skonstruujemy takiego, na przykład ostatnia nowość, skonstruowano takie komary, które nie przenoszą malarii. To wspaniała cecha, prawda? Z malarią nie umiemy sobie poradzić, ale my jeszcze nie wiemy w pełni, co oznacza obecność takiego komara w środowisku. Czyli te wszystkie kroki wprowadzania do środowiska tego, co mogłoby się stać w środowisku bogatym bardzo w dziesiątki, setki, tysiące, miliony organizmów, które ze sobą współdziałają. Otóż to, co mogłoby się stać, możemy tylko mniej więcej przewidywać. Tu ukłon w stronę informatyków. Oni budują modele tego, co mogłoby się zdarzyć i postęp w informatyce decyduje również o postępie w doświadczeniach genetycznych, więc staramy się o tym pamiętać, że nasze działania i pomagają nam w tym prawodawcy i rządy. Nie można
Czyli staramy się o tym pamiętać, że nasze działania mają również ten awers, tą drugą stronę, którą ktoś nieodpowiedzialnie mógłby wykorzystać, lub tę stronę, która niosłaby jakieś niebezpieczeństwa, nie do przewidzenia w tej chwili. Ja osobiście nie wierzę, że można by ani w sposób świadomy, ani w sposób niezamierzony wywołać globalną katastrofę, dlatego że się manipuluje genami. Uważam, że ten stopień zabezpieczenia, który w tej chwili jest na świecie, prawnego, no, społecznego zrozumienia tego, co się dzieje w pracowniach uczonych, że ten stopień zabezpieczenia wystarczy do tego, żeby nie wywołać globalnej katastrofy jakiejkolwiek ekologicznej, natomiast, że mogą się zdarzyć, tego nie możemy zagwarantować, małe katastrofki, małe, już nie nazwałabym tego w ten sposób, małe zaburzenia w pewnych niewielkich ekosystemach, które będzie można później korygować. Człowiek swoją działalnością zaburzył tak ekosystem Ziemi, że nie ma już takiego miejsca na Ziemi, które byłoby takie, jak ono było, nim pojawił się na Ziemi człowiek. Nie ma takiego miejsca, więc my musimy tylko być świadomi, że tego typu nowoczesne działania genetyczne mogą dać pewne odblaski, które niekoniecznie są korzystne dla małych środowisk ekologicznych.